Siema, z tej strony Zywer, a to jest odcinek ze Sky Factory 4, moi drodzy. Ze mną jest dzisiaj Kaitos, który... Ja miałem itemę, człowieku. Ej, stary, łap mnie, lecę z góry. Jakie to jest świetne, mam pół serca. Ja pierdykam, no to wiesz co? Że tak powiem, żeby dobrze rozpocząć serię, zrzucam też Kaitosa. Cześć, lubisz tańsze gry? Więc zapraszam cię na G2A, pierwszy link w opisie. I witam was bardzo serdecznie w nowej serii na kanale, czyli Minecraft Sky Factory 4.0. Tak, gram razem z Kaitosem, słuchajcie, w Sky Factory 4. I będzie to nowa seria na kanale, która będzie się pojawiała raz do dwóch razy w tygodniu. W każdym razie, mamy tutaj masę questów. Pewnie znacie tą paczkę, ponieważ obgrywałem już niegdyś paczkę 3.0 do 4.0. Nie miałem nigdy jakiegoś partnera, z którym mógłbym nagrać lub partnerki tej serii. No i znalazł się ten człowiek, który jest, jak z siebie określa, technicznym spoceńcem, który z wielką chęcią będzie spędzał całą noc, żeby tylko dopracować wiedzę z tematów technicznych. Nie dam ci powiedzieć, nie ma. A, nie. Kurde, dobra, nie chcę, przestań! Mam lęk wysokości, no. Dobra, plus jest taki, że przynajmniej w wodzie nie umrzemy. Minus jest taki, że... Umrzemy. Okej. By the way, odcinek jest w dwóch perspektywach. Teraz macie moją perspektywę, teraz macie perspektywę Kaitosa. Dobra, ile tej platformy? Tyle starczy chyba? Stary, mam sadzonkę, dobra. Jedna sadzonka. Czekaj, czy tu jest shiftowanie? Jest, mordo, shiftuj to drzewo! O tak, dawaj, twerkujemy, mordo, twerkujemy jak tylko możemy. Ała! Dostałem z drzewa w każdym razie. No ale w każdym razie seria będzie mocno techniczna, jak możecie się skapnąć, plus dużo będzie fajnych rzeczy. Mystical Agriculture. Dobra, mam kolejną sadzonkę. Pytanie, czy rozbudowujemy się tutaj jakoś znacznie? Po dwa bloki w każdą... Prawie zleciałem, wiesz, w tym momencie, kurde. Dobra, czy to jest w ogóle tylda? O, F w komentarzach dla Kaitosa. No i generalnie, słuchajcie, czemu Sky Factory, czemu nie inna paczka? Stwierdziłem, że do czwóreczki jakoś się nigdy nie umiałem przekonać, a my się kłóciliśmy dzisiaj, jaką paczkę obgrywamy. Jak się dir... Czekaj, bo ja tutaj mam dirt rainy. Bo musimy teraz zrobić konkretnie Dirty Dancing Craft. Jak się robi o dirt? Robi jak TNT, wiesz? A, bo akorny są jeszcze potrzebne. Dobra, teraz będzie poprawnie, słuchaj. I mamy pierwszego dirta, więc zadanie kolejne zostało zrobione. Dirty Dancing zostało przez nas wykonane. Teraz co teraz musimy? Eating dirt. Boże, my będziemy tutaj jeść płoto. Nawiasem mówiąc, pamiętajcie, łapie i subie, jeśli seria wam się spodoba i chcielibyście więcej odcinków. Będzie bardzo dużo zabawy z różnymi rzeczami. Twilight Forest, co jest ciekawe, kurczę blady. Enter the Twilight. No i z tego co wiem, są jeszcze inne wymiary. Jest Age of Exploration i to prawdopodobnie jest międzywymiarowe ciasto. Bo nie ma co sobie spoilerować. Plus jest taki, że chciałbym mimo wszystko pocisnąć do late game'u. Także to jest kwestia już was, moi drodzy, żebyście zostawili łapencję. Plus te nagrywki będziemy tak starać się, słuchajcie, streszczać do 20-25 minut odcinka. Więc chyba tyle z takich podstawowych informacji, bo musimy tutaj teraz nafarbić naprawdę sporo tego. Ja sobie sprawdzę, co mamy w kolejne w questach, ponieważ musimy zrobić clay icon, czyli musimy zrobić sadzonkę klejową. Okej, okay. Albo musimy air flyer, obtain a tinker's construct drying crack. Ty zajmij się tymi dolnymi dwoma, a ja spojrzę sobie na ten clay icon, kurczę blade, bo to będzie clay sapling bodajże. O, dirt acorn, dehydratorze musimy i on się zmieni w petrify. Aha, i po to jest tam stary ten wieszak, bo my musimy ususzyć je na tym wieszakach. Oj, co? Ja pierdykam. Ale stary, ale mam łapy teraz, nie? Kurde, bele, w końcu się przydało na coś te trenowanie. Ja wezmę tego dirta i dorobię oczywiście nam więcej stanowisk do farmienia drewna. No i pewnie sobie skipniemy do momentu, teraz na odcineczku, moi drodzy, kiedy zrobimy sobie też właśnie potrzebne nam, do te petri. Ususzone dirtowe cosie. O, zrobiliśmy kolejny achievement. Kapitan Hook i zrobiliśmy Sticky Case. Okej, czyli zrobiliśmy zadanie, które ma Pepo w ogóle na sobie, stary, to jest dobry progres. Naprawdę, kurczę blady, to ładnie nam poszło. Dobra, cyk, no i bierzemy sobie dirt sapling, obtaczamy w tym i mamy petrified sapling. Dobra, skoro mamy petrified trees, to możemy zrobić teraz clay, czyli klejowe saplingi. Żeby je zrobić, potrzebujemy petrified resin. Okej, czyli w sumie możemy zrobić klejową saplinczkę, pięknie. Pięknie, ładnie. Okej, okay, dobra, słuchaj, teraz sprawa jest taka. Ty skraftujesz glinę, mam nadzieję, bo tu trzeba zrobić bubl bubl i slop teraz in the bucket. Nie mamy w ogóle kobla na początek. A, czekaj, bo faktycznie z tego się robi kobla, okej. Okay. O, będzie można lepsze narzędzia porobić tak swoją drogą. To jest, kurczę blade. Narzędzia, narzędziami do kilka achievementów potrzebujemy, wiesz, do piecyka. Piecyka, okej, okay, no to... że tak powiem, aha, to idzie do wyrzucenia, robimy nowy. No i słuchajcie, one eternity later. No już mamy pierwszy piecyk. Nice, 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 pokaż mi ten progres. Dobra, stawiaj go. Stawiaj go, mordo. Uo! Ale jest moc, kurde, normalnie. Ja czuję dzisiaj, wiecie co, moc na tym odcinku. Co przepalamy najpierw, to jest pytanie. A, akord, tak, bo jest zadanie z akordami. Dobra, czekaj, to nam się questy osobno zaliczają? O, stary, zobacz, to jest zarąbiste, ja pierdykam. Trzeba skakać po tym, to jest... Patrz i sok, kurde, stary, robię, błoto. Tak, to jest... Stary dobry bajer. Dobra, potrzebujemy klej teraz. I teraz, jeśli dobrze kojarzę, jestem w stanie zrobić tam bone sapling. Coś źle kliknąłem, to petrified musi być, a nie klej, dobra. Czyli to idzie z dwóch osobnych ścieżek, że tak powiedz. Biorę sobie petrified sapling
I robimy to w ten sposób, moi drodzy, mamy Bone Sapling. To jest automatyzacja już w tym momencie, słuchajcie. To jest jedyna różnica w poprzedniej wersji, że tutaj automatyzacja jest bardzo wcześnie, przez te połóż to powiedziałem. To musi wyrosnąć, jak to wyrośnie, to dopiero patrz, zaraz będzie 100%. Jeśli dobrze pamiętam, to się albo zbierze, nie, zbiera chyba hopper, więc będziemy musieli kliknąć. I wtedy mamy automatycznie, tak, siekierką trzeba kliknąć, okej, okay, i zebrało. Ale co my mamy teraz? Mamy, słuchaj, bucket z kleju do zrobienia i mamy buble, który jest cauldronem. Także ja się zajmę cauldronem, ty zajmij się bucketem, co myślisz? Robimy sobie kociołek, mamy kociołek, oak cauldron, dobra, cauldron już jest, położymy go sobie tutaj. I tu potrzebujemy harvest level wood, 0x4 butle, czyli to jest do drewna? Gravel pota też potrzebujemy. Bardzo. Znaczy ja bym ogólnie wszystkie porobił, dlatego uważam, że powinniśmy teraz w klej zainwestować, bo klej odda nam później. Mhm. Jak zrobimy więcej sobie tych, kurcze, blade potów. No bo patrz to, no to kładziesz sapling, cyk, i później po prostu siekierko, elo, wszystko zbierasz. Wszystko to na razie, wiesz, to zniszczyłbym tego bone'owego. Nieważne. Odzyskujemy odzyskujemy komplet. Dobra, to dawaj tutaj klejowy jeszcze jeden najlepiej. Klejowy, a później możemy w dirtowego zainwestować. No kurczę, to nam mega ułatwi, naprawdę. To jest mega, mega ułatwiająca robota. No bo w tym momencie nawet nie będziemy musieli takich drzew sadzić. Nie byłoby zrobić. Ha? Drzewa. I dirtę spod nich pozyskiwać, albo serety chyba nie. Nie, wiesz co, chyba nie ma, mamy 6 sztuk jeszcze w każdym razie, a to można po prostu ścinać. Skończył nam się niestety... Woda nam się skończyła, tak? To chciałeś powiedzieć. Wiedziałem, że do tego kiedyś dojdzie. Wiedziałem, że do tego kiedyś dojdzie. Ale żeby tak szybko... Fuck! Co zrobiłeś? Wcale nie spadłem. Czy ty... Okej, okay, dobra, nie wynikam. Nie wynikam, absolutnie. Ja sobie wezmę kawusi. Bardzo ładny nagrobek, chciałem powiedzieć. A wiesz, tak naprawdę to było taktyczne, bo teraz sobie zregenerowałem całe HP. A, bo w ogóle taka propozycja jest, słuchajcie, że się obgramy tą paczkę. Ile z niej odcinków będzie, to zależy w sumie od was, łapa w górę, tak jak wspomniałem, i sub. Jak mówię, ta seria jest, słuchajcie, takim moim ukłonem w waszą stronę. Jak się robi brzozową sadzonkę? A czemu potrzebujesz sadzonki brzozowej? Żeby zrobić węglową. Nie. A masz kluczem. Nie, fuck. To żeś mi normalnie zakluczył teraz. Co jest? Halo? Co jest? Co jest? Ty! Stary! A czemu twój jeba Steve'a, lol? Czekaj. Ale to jest kozackie! Jak deszcz mi, ja chcę to do miniaturki normalnie. Stary, mini drzewa, mini cyfer, mini kajtos. Ja pierdykam, jakie to fajne. I mamy teraz clay sapling właśnie, przyjaciół. Dobra. A wiesz, nie klej, tylko przepraszam, kołdy, patrz. Nie, ale dalej nie zrobiliśmy bucketa, wiesz, tak swoją, ouuu. A z czego mamy zrobić bucketa, nie mając... Z gliny. A zaraz zrobimy się z żelaza. A, ale nie, bo on do zadania jest. A no chyba, że. Nie wolno pomijać zadań. Dobra, robię bucketa. W tym momencie potrzebujemy... Iron Amber zrobić. By the way, taka informacja dla wszystkich tutaj, co jeszcze nie wiedzą. W ogóle, to ta seria jest nagrywana totalnie off-stream, w tym momencie przynajmniej. Będziemy czasami robić pewnie streamki jakieś, zapowiedziane na YouTubie one będą wcześniej. Znaczy nie będą one na YouTubie, ale będą zapowiedziane na YouTubie. You know, o co mi chodzi. Oj, powiem ci, że Iron Sapling, no jesteśmy w problemie dużym. Czekaj, ja muszę sprawdzić, bo... Zdobyłem nam możliwość zrobienia. Iron Sapling, dobra, jest Iron Sapling i... Czy naprawdę musimy mieć Acacia Sapling i musimy zrobić Tinker Construct? A, tylko musimy zrobić Tinker, tak? Czyli czeka nas, inaczej mówiąc, farmienie Gravela, piasku i wszystkiego innego tak na potęgę. Okej, okay, dobra. Dobra, ja się jeszcze rozejrzę, co możemy po drodze zrobić, bo ty się zajmiesz żelazem, ale w tym czasie możemy też robić inne rzeczy, bo obstawiam, że już żelazo to będzie kurde bele po odcinku trochę zrobione. Potrzebuję jungle i trzy... Oho, bonmille, jak miło. Nie, dwie sadzonki, mordo. Dwie sadzonki, a ja w tym czasie muszę bonmil zrobić. Dżunglowe? Tak, dwie dżunglowe potrzebuję. Ej, swoją drogą, ważna rzecz, bo musisz mi przypomnieć, stary, żebym przeskonwertował przez tą stronę z bity i tak dalej linka. Będziecie mieli link, słuchajcie, w opisie. Jeden z pierwszych linków, tam macie podpisane, tu streamuję, nie? Weźcie tam, wpadnijcie, bo codziennie są streamy. No i ostatnio zdarza mi się streamować z rana i z popołudnia. Streamy zaczynają się 9.30, 11 i 16 na przykład, jeśli byście chcieli się złapać. I myślę, że, jak mówię, w późniejszym etapie gry zrobimy sobie na pewno jakiś streamek, żeby zrobić troszeczkę, powiedzmy, skipa do przodu, bo obstawiam, że będzie tego dużo. I to będzie takie nieodcinkowe, takie bardziej, wiecie, czepanie rzeczy, których potrzebujemy. Także z takich informacji, bo to będzie stricte seria odcinkowa, offstreamowa, ale myślę, że w przyszłości tam się może zdarzyć. Swoją drogą, dzisiaj pewnie posiedzimy trochę po odcinku, żeby nafarmić dirta, gravel, no i wszystko, co to żelaza potrzebne nam jest. Zapraszam do mnie, jak ktoś będzie w okolicy Ukrainy, Iwano-Frankiwsku, zapraszam do mnie, robię dobre kanapki. Boże. No nie, przecież nie będę reklamował... Dekaj, to jest, bo po co? Dobra, mam już Wajna, Wańca, Vincenta.
I mogę zrobić w tym momencie, stary, kolejny sapling, czyli teraz będzie sapling robiący nam cotton, czyli pajęczyny? Dobrze kminie, nie? Cotton? Cotton to jest? No. Pajęczynki, mamy pajęczyny, mordo. Dobra, sand sapling teraz jest naszym takim obiektywem, nie? Z tego co widzę, czyli sand. Okej, okay, musimy sand sapling zrobić. Sand. Potrzebujemy petrified, okej. Okay. I potrzebujemy gravel acorn do błotnistej wody wrzucić w crushing tab. Monkę. W ogóle wiecie, że pierwszą moją proponowaną nazwą na serię było Monkę Adventure? Znaczy ja widzę generalnie nasze granie off odcinek w ten sposób, że zrobimy sobie dużo tych potów i będzie wystarczyło przejść raz na jakiś czas i je zebrać. Swoją drogą zapraszam też na kanał cyferkowy, czyli mój drugi kanał, na którym wlatują shorty, skróty live'ów, które montuję tam do 10-11 minut, 2-3 godzinki streama. No i macie taką, powiedzmy, formułkę, jeśli nie możecie być na streamach, żeby sobie obejrzeć, co się działo, a nawet jeśli byście na streamach, żeby po prostu wiedzieć, które momenty według mnie były najważniejsze, tak. Bo ja to streszczam w mojej subiektywnej opinii. Stary, wiesz co ci powiem, stary, powiem ci... Ups. Stary, status poszedł po mleko. Status po mleko. Ups, znowu spadłem, jaka szkoda. Złapię cię. Stary, a czy ty miałeś coś przy sobie? Nie, bo się założyłem wszystko ze skrzynki. Dobra, czy ty dostałeś znowu swoją lalkę? Właśnie nie. Kurde, bo chciałem takich nafarmić, byśmy zrobili sobie taką armię po prostu. Ej, w pewnym miejscu. Stary, za tak częste zabijanie się dostałem efekt Ghost Shape. Ale wiecie co jest dobre? Że na przyszłym odcinku już będzie to automatyczne. Ja myślę, że to żelazo i hopery nawet byśmy zrobili już tak zawczasu. Poza odcinkiem możemy zrobić? To wygląda tak, słuchajcie, że myślę sobie, że zrobimy sobie te hopery, żeby tylko te poty. Dobra, ale wiesz co, ja myślę, że na dzisiaj będziemy się żegnać, ponad godzinka surówki jak na razie jest. Wiem, że to jest krótko, ale na dzisiaj myślę, że na pierwszy odcinek będzie akurat w sam raz, może w 15 minut odcinka z tego wyjdzie, albo 25. Nie wiem, ale co, chciałbym wam podziękować serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Motyw z dwiema perspektywami i w ogóle staram się tutaj, jakkolwiek widzicie, przetestować troszeczkę nowych formatów, więc dajcie po prostu feedback, jak wam się to podoba. My wam dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Sky Factory 4.0. Z tej strony z wami się pożegnał Cyfer i Kajtos. Pożegnaj się. Stary, nagrałem Agran CS znowu. Cześć.